W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie została otwarta wystawa zdjęć z chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Wśród 50 unikatowych fotografii znajdują się zarówno zdjęcia dokumentujące budowę kopalni, jak i portrety Ignacego Domejki, którego imieniem zostanie nazwana ta inwestycja. To, co Domejko zrobił w Ameryce Łacińskiej, to nie mieliśmy i obawiam się, że nie będziemy mieć takiego ambasadora polskości, kultury także słowiańskiej, jak i z takimi fundamentami, jakie zbudował Domejko. Myślę, że inwestycja KGHM Miedź wpisuje się właśnie w to tło i cieszę się, że Ignacego Domejkę wybrano na patrona tej kopalni. Ignacy Domejko znajduje się w panteonie najwybitniejszych Polaków, którzy ze względów politycznych musieli opuścić rodzinną ziemię. Wyemigrował razem z Adamem Mickiewiczem. Domejko ukończył paryską królewską szkołę górniczą. W tym czasie przybył do Paryża przedstawiciel prezydenta chilijskiego w poszukiwaniu pierwszego profesora geologii i mineralogii tego kraju. Domejko przyjął tę posadę na 6 lat. Ostatecznie przeżył w Chile 50 lat. Stworzył tam od podstaw naukę eksploatacji złóż tego kraju. Odkrył nieznane pokłady węgla i złota. W 1848 roku Kongres chilijski przyznał mu z własnej inicjatywy jednogłośnie obywatelstwo chilijskie. Nadanie kopalni imienia Ignacego Domejki ma podkreślić, że KGHM jako spółka o globalnym charakterze nie traci kontaktu ze swoimi korzeniami w Polsce. Ignacy Domejko is a very important character in Chilean history. It's present. He was the president of the University of Chile for a long time. And his name is a lot of streets and many different geographical points in Chile. But actually the important thing is that it's not well known in Chile that Ignacy Domejko is a Polish person. So it will be very interesting and try to get to know to the people in Chile about this fact. Patronat honorowy nad wystawą objęło Ministerstwo Skarbu Państwa i Ambasada Republiki Chile w Polsce. Wystawę będzie można oglądać w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie do 27 września. Kopalnia Sierra Gorda rozpoczęła pracę 30 lipca 2014 roku. Uroczystość nadania imienia Ignacego Domejki odbędzie się 1 października podczas oficjalnego otwarcia kopalni.